Ostatnie tygodnie w polskim internecie bez dwóch zdań były bardzo intensywne. Po największą internetową aferę w całej historii o nazwie Pandora Gate, aż do porażki reprezentacji Polski we wczorajszym meczu z Mołdawią. No, może nie porażki, choć ostatecznie porażką trzeba to nazwać. Istnieje całkiem duża szansa, że nawet nie wiedziałeś, że wczoraj taki mecz miał miejsce, gdyż całe to wydarzenie zostało przyćmione przez absolutnie największe wydarzenie ostatnich lat. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku. Polska pod względem politycznym praktycznie zawsze była podzielona na dwa obozy, obóz wschodni oraz obóz zachodni. Tutaj jako przykład chociażby mapa wyborów prezydenckich z roku 2020, gdzie zdecydowanie po stronie wschodniej większe poparcie miał prezydent Andrzej Duda oraz po stronie zachodniej prezydent Warszawy obecny Rafał Trzaskowski. I też to potwierdza się, jeżeli chodzi o wcześniejsze lata, rok 2010 i wschodnia strona zdecydowanie za Jarosławem Kaczyńskim, zachodnia zaś za Komorowskim i w roku 2005 praktycznie tak samo. Natomiast jest jedna zasadnicza rzecz, która absolutnie wyróżnia te wybory na tle wszystkich innych. Frekwencja. Ja zdolność do brania udziału w wyborach mam już od ponad 7 lat, także nie są to moje pierwsze wybory w życiu i tak się akurat moje życie potoczyło, że do tej pory uczestniczyłem we wszystkich wyborach, w jakich mogłem. Jednak wczorajsze wybory mnie totalnie zszokowały. Wczoraj opublikowałem wpis na Twitterze, w którym dziwiłem się, że dość spora frekwencja była u mnie w mieście na wyborach. Dobre 15 minut czekałem w kolejce po samą kartę do głosowania, ale przez te 15 minut nie widziałem żadnej osoby w moim, czy też przed 30 rokiem życia, więc zachęcałem jeszcze kogo mogłem do tego, aby poszedł na te wybory. Do tej pory to w sumie wyglądało tak, że wchodziłem, od razu pokazywałem dowód, szybkie zakreślenie, minuta i... sayonara. Przyznam szczerze, że byłem bardzo mocno zaskoczony, jak duża liczba osób znajdowała się w lokalu i wówczas praktycznie po moim wyjściu od razu pojawiły się jakieś pierwsze informacje, że jest szansa na to, że padnie rekord, ponieważ w roku 2019 do godziny 12 udział wzięło około 18%, natomiast w roku 2023, czyli obecnym, już aż 22%, więc różnica 4 punktów procentowych. Wynik ten absolutnie dominował, nawet patrząc jeszcze na poprzednie lata, gdzie w ogóle w roku 2015 była to jeszcze niższa frekwencja. W roku 2011 była praktycznie równa, ale trzeba zauważyć, że wówczas w roku 2011 zbierali te informacje do godziny 14, a w obecnym roku jedynie do 12. W tym wypadku różnica 2 godzin jest ogromna. Praktycznie cały czas Łukasz Bok informował o nowych rekordach frekwencji, które były wręcz niesamowite, bo w Chorzowie mamy różnicę 12 punktów procentowych, tutaj w Jeleniej Górze też 12 punktów. Jeżeli chodzi o Rybnik, to jest to prawie różnica 10 punktów, no niesamowite wartości, jak sobie tak czysto na to spojrzymy. No i wreszcie wieczorem przyszła historyczna i bardzo ważna informacja, ponieważ frekwencja według Exit Polu Ipsosu wyniosła prawie 73%, dokładnie 72,9%. Mamy tutaj do czynienia z absolutnym rekordem wszechczasów. Na zaprezentowanym wykresie mamy frekwencję w wyborach parlamentarnych w ostatnich latach i to jest rzecz, która absolutnie mnie zmiażdżyła, mianowicie fakt, że wówczas rekord należał do roku 1989 i w tych wyborach został przebity, ale nie przebity tak troszeczkę, ale aż o 10 punktów procentowych, no prawie o 10, co nie zmienia faktu, że jest to przebicie niesamowicie duże. I chcę zaznaczyć jedną rzecz, że nie interesuje mnie to, czy ty, widzu oglądający to, głosowałeś na PiS, PO, w sensie KO, nie wiem, Konfederację, Lewicę, czy na co tam jeszcze chciałeś. Chodzi mi tutaj o fakt, że jestem mega dumny z tego, jak potrafił zjednoczyć się naród, ponieważ no niesamowita frekwencja, ale co najważniejsze. Tutaj jest rzecz, z której jestem dumny najbardziej, mianowicie z tego, że w grupie wyborców tych najmłodszych, którzy mogli głosować od 18 do 29 roku życia, głos swój oddało prawie 70% uprawnionych, jest to dokładnie 68,8%.
I to był wynik, który mnie najbardziej zaskoczył, ponieważ tak jak mówię, w momencie, w którym ja głosowałem, nie widziałem żadnych młodych ludzi, także byłem wręcz pewny, że młodzież po prostu te wybory, zresztą jak praktycznie każde wcześniejsze, również oleje, ale jak się okazało, pomyliłem się naprawdę bardzo mocno, bo wynik, no prawie 70% głosujących młodzieży jest wynikiem naprawdę godnym uwagi. Co ciekawe, partia, która teoretycznie te wybory wygrała, miała zdecydowanie najmniejsze poparcie wśród młodzieży, ponieważ partia Prawa i Sprawiedliwości to około 15%. I tutaj moim zdaniem jest największa sensacja, tak już to czytam w ramach ciekawostki, jeżeli kogoś to interesuje. Konfederacja 16,6%. Liczyłem, że właśnie w tej grupie wiekowej ta partia będzie miała zdecydowanie większe przebicie. I tutaj jestem zdziwiony, że taki słaby wynik. No ale być może wpłynęły na to jakieś decyzje. PSL 16,9%, Lewica 17,7% jest to druga najczęściej wybierana partia przez młodych ludzi. No i tutaj absolutne KO przez KO, ponieważ jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to jest to 28,3%, no gigantyczna przewaga nad resztą partii w tej grupie wiekowej. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne grupy wiekowe, to od 30 do 39 lat również wygrywała Koalicja Obywatelska, tylko tutaj już różnice były naprawdę znikome, ponieważ to około 3, no nie jest to dużo, tak? Tutaj również Konfederacja z większym wynikiem niż Lewica, co jest bardzo interesujące. No i Trzecia Droga oczywiście również na trzecim miejscu. Jeśli chodzi o wiek od 40 do 49 lat, to tutaj praktycznie bez zmian również Koalicja Obywatelska nieznacznie wygrywa z PiS-em, aczkolwiek tutaj już zdecydowanie spadło poparcie dla Konfederacji i Nowa Lewica wygrywa właśnie z tą partią, no i reszta wygląda tak jak przy wcześniejszych grupach wiekowych. I przedział wiekowy od 50 do 59 lat przynosi największe zmiany, bo tutaj już PiS zdecydowanie prowadzi nad Koalicją Obywatelską. Zobaczcie, tutaj ta różnica jest już bardzo mocno znaczna. Trzecia Droga oczywiście również na trzecim miejscu, Lewica wyżej nad Konfederacją i dalej bezpartyjni i w sumie już partie, które i tak nic nie zmienią. W tym wypadku oczywiście nie chodzi mi tak ogólnie, bo być może zmienić coś chcą. Ostatnia już grupa wiekowa 60 lat bądź więcej, to tutaj już całkowita dominacja Prawa i Sprawiedliwości. 52,8%. Jest to praktycznie dwukrotność większa niż Koalicja Obywatelska. Zobaczcie, jeżeli chodzi o KO, to jest to 31%. Ja nie wiem, jak wyrazić to przewagę. Jest ona naprawdę bardzo, bardzo duża. Trzecia Droga tutaj już nawet nie ma 10%. Jest to bodajże jedyna grupa wiekowa, gdzie również nie udaje im się tego progu przekroczyć. Lewica 5%, Konfederacja już zaledwie 1% i reszta nawet poniżej 1%. Ale zobaczcie, no tutaj dominacja jest najbardziej zauważalna spośród wszystkich grup wiekowych, które przed chwilą analizowaliśmy. Na sam koniec krótkie przedstawienie, tak wygląda late pool. Prawdopodobnie będą takie wyniki, które mogą się o ciupinkę różnić, ale już nieznacznie. Wygrała te wybory parlamentarne Partia Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jest to takie trochę pyrrusowe zwycięstwo, bo prawdopodobnie rządu nie uda im się stworzyć. Koalicja Obywatelska 31%, Trzecia Droga. Tutaj myślę, że najbardziej zaskakująco 14% jest to bardzo dobry wynik. Lewica 8,6% taki standardowy, myślę, jak na nich. No i Konfederacja 6,8% to jest chyba największe zaskoczenie tych wyborów. Nikt raczej nie spodziewał się, że aż tak niski wynik osiągnie ta partia. Konfederacja 6,6%! Ja! Wypierdalam z tego kraju, no co to jest? Pamiętajcie, że to wy, młodzi, tworzycie ten kraj. Dzięki za dziś, do usłyszenia.